Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Atomic Heart. Kochani, kontynuujemy oczywiście naszą rozgryweczkę i ostatnio skończyliśmy bodajże na tym, że mieliśmy uruchomić tą windę. Tylko pytanie jak? Pytanie jak uruchomić tą windę i gdzie nas zaprowadzi dokładnie ten wskaźnik, bo tego jeszcze nie wiemy. Tutaj jest przejście w dół i z tego co pamiętam właśnie tutaj było... Tutaj? Nie tutaj. Oszukałem. Jestem oszust. Z drugiej strony. Wróciliśmy stąd, mieliśmy iść tu. Dokładnie tu. I chciałem już na wstępie wam serdecznie podziękować za mega wsparcie w komentarzach i za to, że w większości z was tak świetnie przyjmujecie tą grę. I naprawdę, no to jest coś po prostu genialnego, aż się chcę nagrywać. Magazyn zamknięty. Po prostu kurwa cudownie. Tutaj mogę sobie pstrykać do woli. Bez klucza nic nie zdziała. Nie zdołasz otworzyć tego zamka, Charles? Niestety nie, ale mogę ustawić znacznik, gdzie znaleźć klucz. Powinien być przy pobliskim stanowisku pracy. Nareszcie się do czegoś przydajesz. No właśnie, i po prostu to, co robicie, jest świetne. Totalnie świetne. No i co? Nic? Nie możemy? Czy coś tu mogę zrobić? Chyba nie. Chyba nie, dobra. Widzę, że i tak najprawdopodobniej mieliśmy iść tutaj, gdzie chciałem. I gdzie już w sumie byliśmy. Ile czasu i wysiłku trzeba, żeby to wszystko ponaprawiać? To prawda, aż przykro patrzeć. Na szczęście roboty szybko wszystko wyremontują. Nie wiem, czy po tym wszystkim ludzie będą jeszcze chcieli robotów. Dobra, ciebie już nie ma. Tu już byliśmy, więc znamy dokładnie, gdzie musimy iść. Ty się ruszałeś, ej, nie oszukuj. Teraz już się chyba nie ruszysz. Teraz już się definitywnie nie ruszy. Klucz był tu. Aha, znalazłeś klucz. Teraz dostaniemy się do wyłącznika. Tak, ale najpierw jeszcze się rozejrzę. Potrzebuję części, żeby ulepszyć broń. Z tym złomem daleko nie zajdę. Nie będę cię powstrzymywać. Tak trzymaj, Charles. Tak trzymaj. W związku z tym, że my już tutaj byliśmy, nawet się nie będziemy zbytnio rozglądać, tylko po prostu pójdziemy do windy. Nie, nie chcę szybkiej drogi w dół. Definitywnie nie chcę. I wracając właśnie do tego segmentu, gdzie wam dziękowałem, serio, mega to pięknie chodzi. Ej, włóżmy tu ciasteczko. Co? Zamki też lubią ciastka, nie? Charles? Tak. Lubisz ciasteczka? Aha. No ta gra ma świetne dialogi, naprawdę, po prostu świetne. Otworzy się czy się nie otworzy? Otworzy się. Same shorty, w ogóle to są moje rekordowe shorty, to jest naprawdę czymś niesamowitym. W tej chwili po... Pasywny system zabezpieczeń z czujnikami laserowymi. Wiele już takich widziałem. Kodem jest kolor. Niestety nie znamy go. Musisz go rozszyfrować logicznie. Naprawdę? Kurczę, a myślałem, że jak postoję, to sam się rozwiąże. Te shorty po prostu też pięknie wchodzą, już tam było ponad 1300 wyświetleń. No jak taki mój mały kanał, jest to naprawdę mega dużo, po prostu mega. Dlatego aż się chce nagrywać, aż się po prostu chce nagrywać. Dobra, odpowiedź dekoder. Do programistka J. Wiszniewskaja. Towarzyszko Wiszniewskaja, odnośnie do waszego pytania o sposób działania dekodera wiązki. Jest to masywne urządzenie pełniące funkcję pasywnego środka zabezpieczającego. Jak słusznie towarzyszka zauważyła, obsługiwać go może byle dziecko, ale kiedy to dziecko wprowadza różne ciągi liczb do konsoli ochrony, wysłane jest powiadomienie, po którym pełniący służby ochroniarz może powstrzymać nieuprawnione osoby do działania. W ostateczności urządzenie może być obsługiwane przez osobę niewykwalifikowaną. Ograniczenia oprogramowania sprawiają, że dekoder wiązki nie może być obsługiwany przez roboty, co zmniejsza ryzyko błędów w przypadku awarii robota. Mam nadzieję, że uzna towarzyszka niniejszą odpowiedź za satysfakcjonującą. Gratulacje awansu, programistka J. Wiszniewskaja. Jekaterino, gratuluję awansu na stanowisko programisty i planisty kompleksu Wawiłow. Razem z całym zarządem jesteśmy pod wrażeniem twojego życiorysu oraz nadesłanych referencji. Z góry przepraszam za niedoskonałości w organizacji miejsca pracy. Poprzedni pracownik nie umiał zachować porządku, przez co zresztą został zdegradowany. Kobieca ręka bardzo się w biurze przyda. W razie pytań nie wahaj się do mnie zwrócić, Jekaterino. Powodzenia, Wawiłow. Dobra, czyli teoretycznie jest tu jakaś wiązka laserowa, tak?
Mam nadzieję, że to nie strzela tylko. Ale chyba nie. Chyba nie. To wszystko. Ciasteczko odpadło. Przekaźnik biernego bezpieczeństwa. Odblokowuje funkcję przekaźnika biernego bezpieczeństwa, ustawiając przepływy magnetyczne w odpowiedniej kolejności. Dobra, na logikę jakoś to chyba ogarniemy, nie? Łopanie, co to jest? Właśnie, muszę zapamiętać sobie wszystko. I co, i teraz mam problemy z tym. Jak to działa? Tu się nic nie zmieniło. Spróbuj dopasować wiązki lasera do barw światła. To powinno coś dać. Dobra, widzę, to spokojnie. Widzę. Ogarnąłem. No i co, odpaliliśmy, tak? Rozumiem, że tak. Czy teraz nam się to otworzy? Jest. Gdzie teraz? Proponuję na prawo. Jednym słowem też nie wiesz. W takim razie idę na lewo. No. Dla ułatwienia umieściłem kolejny znacznik. Masz mnie za idiotę? Wiem, gdzie mam iść, żeby wykonać misję. Ja tylko chciałem pomóc. Odskok w powietrzu. Naciśnij lewy shift w trakcie skoku, by ponownie wzbić się w powietrze. Pomożesz mi, jak przestaniesz przeszkadzać. Sołdasze. No, to chyba nie działa. Może z fałką? No i powiedzcie, że to nie było fajne. To było mega fajne. Rozumiem, że tu możemy sobie teraz w dół przelecieć. Korci, za chwilę tam zobaczymy, ale najpierw pójdziemy w lewo. Tutaj nic nie ma. A tu co? Robotyka prompt nie tyka. Hej, Czacza! Charles! No, jak ten Pietrow uciekł? Tu jest więcej żołnierzy niż cywilów. Niektórzy uważają, że ktoś mu pomógł. Więc nie działa sam. Mówiłeś, że jego wspólników zlikwidowano. To kto mu pomaga? Tej informacji jeszcze nie mam. Możemy jedynie spekulować. Zobaczy się, jak się zobaczy. Zobaczy się, jak się zobaczy, dosłownie. Ale widzę, że tu mamy coraz więcej lutu i to mi się bardzo podoba. Mega mi się to podoba. Nic nie ma. Obczyściliśmy? Jeszcze nie. O tym bym zapomniał. Czy tu nie ma żadnej drzazgi, że tak powiem, z cyberpunka? A to co to jest? Badanie wawiłowa kluczem do obitych plonów. Nikogo nie ma w domu. Czy no, ktoś tam jest, ale ty się pewnie też ruszasz. Już się nie ruszysz. Tu jeszcze mogą być zombie, ja wam mówię. Tu mogą być zombie. Tylko z robotami będziemy walczyć definitywnie. Dzień dobry, dziękuję za loot. Bardzo smaczny. Wszystko. Tu coś widzę, co to jest? A czemu ja tego nie mogę wziąć? A, to jest do rzucania. No tak też można, teoretycznie. Tu rozumiem, że mamy pokoik gościnny. Taki nasz safe zonik. O nie, koleżanka. Diagram odblokowany, naboje do strzelby. Zapisywanie danych. Nie, to nie jest koleżanka, to jest safe. Jezu, nie odróżniam tego, jestem jakimś cymbałem, totalnym cymbałem. Jak ja mogę tego nie rozróżniać? Dobra, tędy wleźliśmy. Naboje do strzelby mamy 12 blisków, więc też mnie to cieszy. Ale ja chcę zobaczyć, gdzie nas to zawiezie, bo tam chyba windy nie widziałem. Jestem po prostu ciekaw. To jest napisane? Nie ma tłumaczenia? No dobra, jednak winda była. No dobra, ale nie będzie mnie to przynajmniej męczyć. Tam coś chyba widziałem, czy nie? Nie, chyba nie. Dobra, lecimy. Postrzelamy sobie trochę.
przypominam, że te drzwi mają zamek elektromagnetyczny. Głuchy jesteś, czy udajesz głupiego? Przepraszam, już nie przeszkadzam. Ciekawe. Męczy mnie tutaj to. Tu są naboje do strzelby, której nie mogę, czy których nie mogę wziąć. No bo tutaj nie ma wejścia, niby są te drzwi, ale... Ale nie da się wejść. Weź mnie wpuść. Weź tam sięgnij. No. Nie? To nie. Bez łaski. Tu jest zamek elektromagnetyczny, tak? A, trzeba to naładować. Oki. Szok bitewny. Użyj szoku na wrogach, aby ich zatrzymać lub nawet zabić. A tu mam co innego. Kamikoze! Ja sobie wam w ten sposób poradzę. A czemu wy... Czemu oni poznikali? Gro, bez jaj. Tak to my się nie bawimy. O, dziadzia. O, szty gnoju! Dawaj, posiemy kapsułkę. Bla, 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 bla. Jup. 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 I w bańkę. Oni się rozpadają. Nie wiem, czy to jest dobry sposób. Może lepiej jednak ich walić normalnie, bo zostawiają wtedy cokolwiek, a tak to nie zostawiają nic. Nie da się niestety. Nie da się niestety tego zrobić, co chciałem. A tam ukryliście się. Gałgany. Gałgany. Dalej nie przejdziemy. Musimy pojechać. Ale gdzie? Pietrow uciekł z pracowni chłodniczej w Wawiłowie. Chyba warto zacząć poszukiwania właśnie tam. A jak się tam dostać? Najpierw udajmy się do rozdzielni. Ten wagonik nas tam zabierze. Który wagonik? Bo my chyba nie widzimy tych samych wagoników. Nie, gro? Tamten sobie kręci kółeczka. A to co takie rzeczy będą teraz? Rozumiem, że to może nas zabić. Chyba. A równie dobrze można iść tędy, no faktycznie. Na pewno jest bezpieczniej. Ale wiecie, ja lubię niebezpieczeństwo. Lubię ryzyko. Wolimy, że można pływać. Ja pływałem. Nawet przyjemne. Trochę jak pływanie z wielorybami i delfinami w morzu. Potrafię uspokoić. No nie wiem, raczej chętny na to nie jestem. Ale jak chcę zobaczyć, co jest tam dalej? Jest tu coś? No pewnie, że jest. Tym to rzuć. Tego nie chcemy. To chcemy. Ja tu widzę skrzynkę i nawet pełną. Coś jest? Tam chyba nie przyjdziemy. A nie, tam jest tylko to wejście, gdzie były te naboje. Dobra, w polimerze nic nie ma. Boże, jak tu jest dziwnie. Czy ja mam tu jakiś tlen? Czy ja mam tu jakiś tlen? Widzicie tu jakiś tlen? Bo ja go nie widzę. Taka gęściejsza woda. W sumie takie pływanie w kisielu. Luf! A jak się go resetuje? Gdzieś tu powinna być tablica rozdzielcza. Naprawdę? No, naprawdę. To nie. Jest tablica rozdzielcza. Oczywiście zamknięta. Ty macie na tym punkcie kręćka. O, ale to coś nowego. Zamek szyfrowy. Odgadnięcie szyfru zajmie mi lata. Rozejrzyj się. Może ktoś go zapisał. To tak działa. Zawiadowca!
Ponury żart. Co to było? Właśnie nie wiem. Nie mam pojęcia. Czy widzę baga? Tak. Latająca szklanka. Latająca szklanka. Dobra, tam nie przejdziemy, musimy iść tędy. Nasza lady w czerwieni. Dzień dobry, ślicznotko, dzień dobry. No to ulepszenie do rękojeści, czy do... Jakiej rękojeści, człowieku, co ty pieprzysz? Do topora. Zapisywanie danych. Autoryzacja. Major Nieczajew, kryptonim P3. Dostęp przyznany. Ej, no a gdzie jest nasza seksowna lalka? No wiecie wy co, tak mnie oszukać? Dobra. 82, 62, 82. 104 nas niestety jeszcze nie stać. 28 nie stać. 23 nie stać. I tym bardziej nas nie stać. Telekineza 66. Jezu, drogie to. Ale na to nas stać. Wysokie ciśnienie. Komora ciśnieniowa decyduje o maksymalnej odległości, na jaką można wystrzelić kriopolimer. Po jej ulepszeniu dystans ten jest większy. To wezmę. Daj mnie to. Tego już nie muszę instalować, tak? To właśnie, bym wolał to sobie na kół wziąć. Czekaj, to jest odmrożenie. Nie, chcę strumień polimerowy. Chcę mieć to na kół, a odmrożenie chcę mieć na E, bo mi się to myli. Jestem jak taka typowa... Ej. Co tu się... Co? Tu mam 28. Ja coś zepsułem. Odmrożenie jest. Instalacja. No właśnie, bo mi się tu popierdzieliło. I odmrożenie chcę mieć tu. Na E. I to chcę mieć zainstalowane. Nie wiem, czegoś nie straciłem, ale chyba nie. Szok jest, wszystko jest, dobra. O, fajno. Proszę wybrać procedurę. I chcę jeszcze zobaczyć broń. Rozumiem, że amunicję teraz możemy tworzyć, tylko co my potrzebujemy? W sumie... Bez tragedii. Dobra, a jakbym chciał topór ulepszyć jeszcze? Ulepsz toporson. Uchwyt. Przyspiesza odnawianie ataku specjalnego, zwiększa premię do energii. Dobra. Jak tak możemy mieć, to jasne. I to też możemy ulepszyć, zwiększa obrażenia, to też biorę. No i dobra, i teraz jeżeli nas stać na amunicję, sobie ją no właśnie, tak niezbyt. Jedną sztukę możemy stworzyć. A jak to się tworzy? Prawym. Dobra. To cztery pociski, to... to elegancja Francja. No i teraz możemy postrzelać. To już niepotrzebnie nawet ten topór lepszałem. Tylko tak, ktoś tu miał coś zapisać, prawda? Tu nic nie ma. Ja na pewno grę zapiszę. Tu nic nie ma. Gdzie... Żyjesz? Nie ruszę bez schematu. Wszystko utknęło. Bez schematu nie ruszę. Kurwa, on żyje. Schemat. Potrzebny jest schemat. Niestety nie żyje. Wszędzie same zło. Dlaczego zamarłeś, jak wszystko inne tutaj? Nie ruszę. Nie. Bez schematu nie ruszę. Wspomnienia pozostawiają ślad w pamięci neuropolimerowej i przez jakiś czas można je odczytywać. Na dzień dzisiejszy jedyny w swoim rodzaju. Schemat, ten do sterowania wagonikami. Gdzie jest? Kuźwa, dobra. Gdzie masz ten schemat? O kurwa, gadający trup. Kurwa, gadający trup. Nie no, wiem. Wszystko utknęło. Bez schematu nie kurwa. Dobra, wiemy. To wiemy. Jedynka. Dobra, gdzie masz ten schemat? Schemat? Schemat, ten do sterowania wagonikami. Gdzie jest? Ma go zawiadowca. Nie przeszedł. Nie był tak szybki jak ja. Tu wszyscy są martwi.
Ten zawiadowca zginął w tym tunelu? W tym tunelu! Zginął! Wszystko zamarło! Zamarło mi przed oczami! Potrzebuję schematu! Dobra, ten zawiadowca na pewno... Zawiadowca, przepraszam, na pewno go ma. Zawsze nosi go przy sobie. Ten zawiadowca na pewno go ma? Zawsze nosi go przy sobie? Nosi go przy sobie! Zawiadowca, znajdź go! Znajdź go, przynieś schemat! Dobra, pójdę go poszukać. Może powinienem był podziękować. Nie, nie trzeba. Jasna cholera, gadający trup. Coś mówiliście, towarzyszu major. Wow, czyli możemy się wracać. Możemy się wracać. Czekajcie, ja dobrze idę? Kurwa, nie wiem teraz. Chyba tak. Tak w sumie wleciałem w tą rurkę. Nawet się nie zastanawiałem zbytnio. Zaraz nie było, że będę się wracał. Jeżeli tak, tam to wytnę nawet. I stracę. Nie lubię wycinać. Coś mówiliście, towarzyszu majorze? Wiesz co, walczyłem przez calutką wojnę. Widziałem wiele, ale gadające trupy? Tego jeszcze nie grali. Jak to kurwa w ogóle możliwe? To efekt uboczny pamięci neuropolimerowej. Wszystkie ofiary uległy tu polimeryzacji. Dobrze, że zapisałem. Szybszy powrót będzie. Sorry. Czyli jednak musieliśmy w tamtym pomieszczeniu coś najpierw zrobić. Ale dobra, to będzie taki szybki... Szybki bug. W sumie nie zrobiłem tego specjalnie, żeby nie było. To musi ruszyć! Cokolwiek! Jesteście świadkami. Nie ruszacie się! Dobra, na szybko. Serio, nie zrobiłem tego specjalnie, żeby nie było. Naprawdę nie zrobiłem. Powinienem był podziękować. Na logikę. Jasna cholera, gadający trup. Coś mówiliście, towarzyszu majorze? Wiesz co, walczyłem przez calutką wojnę. Widziałem wiele, ale gadające trupy? Tego jeszcze nie grali. Tu jest. Dobra, tu jest ten schemat, tak? Czyli... Pyk, pyk i pyk. Kurwa, ja tego nie zapamiętam. Charles, czyli to nie trup do mnie gada, tylko neuropolimer w jego mózgownicy, tak? W dużym skrócie tak. Zanikający polimer tymczasowo przechowuje ostatnie myśli danej osoby. Ciary. Jak długo będą tak gadać? Ciężko sprecyzować. Między minutą a kilkoma dniami. Ale zdaje się, że im więcej czasu minęło od śmierci, tym większe zniekształcenie informacji. Łapie. Czyli ich paplanina nie zawsze jest istotna. Biedni ludzie. Ej, no wydawało mi się, że to było tak. A może to w drugą stronę? Czekajcie, może to tak. Nie. Czyli ja jestem upośledzony. Odpowiedź brzmi tak, wiem, ale... Czy ja czegoś nie zauważyłem? No kurde, dałbym sobie rękę uciąć, że zrobiłem to dobrze. Ale może jestem głupi? Chciałem zobaczyć to w ten sposób. O Jezu. Dobra, Shira jest głupi, upośledzony. To jest od góry. Pyk, pyk, pyk. Shira jest upośledzony. Już zapomniałem. Tyk, tyk, tyk. Nie mogę. Nie mogę, Shira. Upośledź totalnie. To zadziałało. Wagonik aktywowany. Witajcie, pasażerowie. Zajmijcie miejsca zgodnie z biletami. Wybacz, nie mam biletu. Wiii! Muszę to sprawdzić. Nie, nie idzie. Szybciej, szybciej! Z schematu! Wszystko no dobra, to już było. Wspomnienia poszczególne. Nieważne. Nieważne. Ja już wysłałem, spokojnie, nie denerwuj się tak. Muszę sprawdzić, czy nic nie ma na górze. Exploring to exploring. Nic nie ma. Odjazd nastąpi za 10, 9, 8, 7, 6. Ruszamy. Tunel jest rozpieprzony. Będzie rzucało.
Będzie rzucać jak po imprezie i na mocnym kacu. Ła! Tamten to gnał chyba ze 180. Ten w sumie też. Energylandia ma lepsze zabawki. Ło, w drugą stronę? Tak zwykle ma podwórkę, no. Non stop w drugą stronę. O, to długo nie pojechaliśmy, no. Kurwa, wiedziałem, że będzie ciężko. Ale polskie kurwa jest dobrze zrobione. O nie, znowu wy? Uważaj, zbliżamy się do dziury. Widzę. Musiałem to wypróbować, wiem, że... Ajajajaj. Dużo tego HP straciłem, no. Nie podoba mi się to. Ale wzięli mnie zaskoczenie, zapomniałem, którym się robi super atak. Teraz już wiem. Jego się długo ładuje, Musimy jakoś ruszyć dalej. Jeśli jednak mam być szczery, nie wydaje mi się to możliwe. Wespniemy się po ścianie. Da radę? A masz przeszkolenie ze wspinaczki? Jestem z sił specjalnych, a nie cywilem z zabiórka. Mam pełne przeszkolenie. Muszę przyznać, że mnie to cieszy. Dobra. Nie ma tragedii. Nie mówcie, że to będzie Dainklite. Oni serio wszystko chyba z Dainklite wzięli. To no nie tylko, ale... Aczkolwiek no... nie powiem. Czuję się jak w Dainklite. Totalnie. Czyli Dainklite 3, wersja ZSRR. Jasna cholera! Tego się nie spodziewałem! Ja też nie. Macie szybki refleks, major. Co? Ba! Bez niego bym nie przetrwał. Nawet nie wiem, co się stało, a wy mi mówicie, że coś tu się zadziało. Nie musiałem, prawda? Charles, to był Buraw, tak? Robot tunelujący. Przecież sami. Burawy potrafią błyskawicznie przebić się przez nawet najtwardsze skały. Radziecka nauka wiąże z nimi spore nadzieje w kontekście nieuniknionego podboju całego układu słonecznego. Wiecie co, to było chamskie. Kurde! Nie, no to jest... Dobra, to jest bez sensu zrobione, naprawdę. To jest tak głupie. Wiem, co trzeba tu zrobić. I wiem, że wcale nie muszę zrobić tego swoim sposobem. Ale to jest głupie. To jest splagiatowane to raz. Nawet identico modele są, jeżeli chodzi o Dainklite'a. Czy modele, przepraszam, animacje. Ale to było głupie. Niepotrzebne, moim zdaniem. Więc pierwszy minus dla tej gry. Dobra, wiemy, jak się pokonuje te przeszkody. Wcale nie musiałem tam latać, naprawdę. No bez jaj. Mogłem od razu sobie od dołu zejść. Wiecie, gdyby tu jeszcze był ten sprint, to byłoby inaczej. A tak człowiek, no wie, że ma tego dasza. Ale to jest tylko to. Nie, no serio, normalnie Dainklite. Wiem, że mówię to non stop, ale no, to jest po prostu plagiat z Dainklite'a. Dobra, mam nadzieję, że ten robocik tu nie wróci. Gdzie wydygałem go po prostu, myślałem, że on zaraz wskoczy i tam musimy zeskoczyć, no. Ja tu coś widzę. Kurde, nie strasz tam mnie tak. Nie, no to umrę zaraz, definitywnie. Nawet nie wiem, co to wali, bo nie nadążam na to patrzeć. Nie nadążam na to patrzeć. Dobra, tam jest robocik. Dzień dobry. Tu jest... Czysta ironia, towarzyszu. Tak dbałem o te wspaniałe, potężne, genialnie zaprojektowane maszyny. A teraz... Cóż za ironia.
O czym wy gadacie? O burawach. Naszym najlepszym produkcie. Straszna szkoda. Wiedzieliście, towarzyszu, że nie wolno nam było ich sprzedawać za granicę? Dlaczego nie wolno ich było eksportować? Bo to najnowocześniejsze maszyny budowlane. Pokaż im kawałek ziemi, a w miesiąc zbudują cały system kolei podziemnej albo dowolny tunel. Ha! Kolej podziemna. Mieliśmy je wykorzystać na Księżycu do terraformowania. Dlatego są ściśle tajne, a pancerz mają grubszy niż czołg. Płyty z PSA, nieoznakowane. Najnowsze zdobycze nauki. Jaka w tym niby ironia? To naprawdę śmieszne. Widzicie, byłem tu robotykiem. Zajmowałem się murawami. Kiedy usłyszałem, że roboty atakują ludzi, pośpieszyłem tutaj. Chciałbym wyłączyć swoje, to mnie poszatkowały. Zabiły mnie moje własne maszyny. Panele sterowania są teraz pod stertą gruzu. Murawy poszły samopas, kopią, pobije co, jakby lunatykowały. Ciekawe, o czym marzą bez nas. Pracowaliście nad burawami? Od samego początku. Praktycznie wszystko tu zbudowały. Kiedyś tu nie było sztucznego morza, pól, lasów, czegokolwiek. Nie wspominając już o kolejce linowej. Tylko góry. Teraz mało kto się zastanawia, jak to wcześniej tu wyglądało. A wszystko to dzięki moim burawom. Przenieśliśmy góry, zbudowaliśmy całą infrastrukturę. Teraz niszczą, co same zbudowały i nie mają o tym pojęcia. Wiecie, umysł maszyny przypomina umysł dziecka. Potrzebuje miłości i wsparcia. Inaczej robi jej się mętlik w głowie. No, ciekawe. Ciekawe. Jeśli chcesz mieć więcej, produkuj więcej. Jeśli chcesz produkować więcej, ucz się więcej. No. Precz z komuną! Dobra, rozumiem, że tam musimy wejść, tylko bardziej interesuje mnie jeszcze to przejście tu. Bo tam nas prowadzi znacznik. Tu przejść nie możemy. Dobra, trudno, stracę jeden pocisk. Aha, co, mętlik w głowie, co? O, no. Dobra, tylko, bo on tu laserem może i może. Ale warczy. Aha, da się gdzieś przygotować. Wow! No, co? Nie! Jak to? No nie! No wiecie wy co? No ja wiem, że ja sam chciałem to zbugować, ale to ja chciałem zbugować, a nie SI. Bez jaj. SI. No nie, dobra, ja wam to przyspieszę. Znowu wy? Ja wam to przyspieszę. Widzę. Definitywnie wam to przyspieszę. Musimy jakoś ruszyć dalej. Jeśli jednak mam być szczery, nie wydaje. Co mnie tłucze? Wespniemy się po ścianie. Na radę? A masz przeszkolenie ze wspinaczki. Jestem z sił specjalnych. Ej, dobra, nie wiem, co się dzieje. Jak mnie zabije. Nie wiem, co tu się działo. Naprawdę nie wiem, co tu się działo. To już chyba jakieś bugi były. To już były definitywnie jakieś bugi. Dobra, wrócę do was za chwilę. Jak się uporam z tymi paniaczkami. Znowu wy? No. Uważaj, zbliżamy się do dziury. Widzę. Bez jaj. A! Teraz nie wiem, czy straciłem więcej HP, czy mniej. Dobra, kochani, widzimy się za chwilę. Dobra, kochani, udało mi się już wrócić do tego momentu. I nawet zdążyłem zauważyć sobie... Nie, on tu idzie. Chodź tu, kiciuś. Zdechnij! Ja nie mam... O, dobra, mam. Jeszcze jeden. Leżysz? Leżysz. Nie wiem, czy było warto. Chyba... A może i było warto?
Kolejny robocik. Kolejny. Tu jeszcze coś jest. Dobra, było warto. Było warto tu wrócić. Wszystko, wszystko. Teraz możemy definitywnie się stąd wynosić. Jeszcze tu było. Red, po prostu kocham się czołgać ciemnymi tunelami. To było kurewsko przyjemne. W zwykłych okolicznościach sieć kolejki linowej łączy wszystkie podziemne sektory zakładu 38-26. Następnym razem powinno być łatwiej. Dzięki, Kolo. Chyba jednak pójdę pieszo. Na powierzchni. Przypadkowo chyba podkę... A nie, nie wziąłem tej podki. Mam 10 nadal. Dobra. Tylko, żeby teraz nie zginąć. Jak to idzie? Kurde. Mega mi się to nie podoba. Widzę, że tam jest skrzynia, którą z pewnością będę chciał sobie wziąć. O Jezu, Jezu, niu, Jezu, niu, Jezu, niu, Jezu, niu. Ojej, czuję ciarki. Czuję ciarki, jak to tak blisko mnie przelatuje. Rozumiem, że... To mój przystanek. Cóż za miła przejażdżka. Dobra, było blisko, było blisko, było blisko. Tutaj horror to samo poruszanie. Ale dobrze widziałem, skrzyneczka jest nasza. Wiecie mnie, te piękne cudeńka. No to prawda nie za dużo, ale, ale zawsze coś. Zawsze coś. Ło, co to za lag spike? Co się dzieje? Halo. Korci, żeby tam zobaczyć, ale... Nie, dobra. Taki ryzykowny to ja nie jestem. Chcę save'a. Co tam jest? Laserki. Co? To jest pistolet? Znaczy, mam amunicję do pistoletu. Czy mi się wydaje? No tu są rzeczy. O, te chyba... Udało się. Te wziąłem. A tego jak wziąć? No. Gro. No przecież cię widzę. No weź, no widzę cię. Nie! 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 Błagam, nie! Nie! Zaciąłem się! Zaciąłem się! Ja pierdzielę! Zaciąłem się, bug! Dobra, kochani, wrócimy za chwilę, gdzie jest safe. Dobra, kochani, to był dramat po prostu. To był dramat, już więcej tam nie wchodzę. Boże, tyle czasu straciłem, około 10 minut. Żeby tutaj wejść, ale tym razem nie użyłem ani jednej apteczki. Dało się to po prostu wejść z tej strony. Jestem naprawdę głupi czasem. Widziałem tego, po prostu osobiście tego naprawdę nie widziałem. Ale dobra. Idziemy dalej, no. Nie ma innej opcji. Rekreacja. Tu innego wejścia nie widzę. Coś tu było? Nie. Coś tam było. A tu był safe. Boże, tak blisko. Tak blisko, a tak daleko. Ale mnie ta gra strollowała. Totalnie mnie strollowała. Diagram blokowany, lis. Lisa tam w spodniach miałem, jak musiałem znów to przechodzić. Ściana laserowa. Solidne zabezpieczenia. Postawili je tu nie bez powodu. Kiedy widzisz coś takiego, po drugiej stronie musi być coś ważnego. W rzeczy samej, towarzyszu majorze. Rozdzielnia, której szukamy, istotnie jest po drugiej stronie. Nie przejdę przez tę ścianę w jednym kawałku. Dalej jest automat renowacyjny. Spróbuj ulepszyć swój sprzęt, by zwiększyć odporność na lasery. Tylko niezboczona szalona lodówka. Tak, zboczona lodówka. To jeszcze myślę, że w tym odcinku się chyba wyrobimy, nie? Tak mi się wydaje. Kogoś tu nie wziąłem chyba. Czemu to jest jeszcze pokazane, że czegoś nie wziąłem? Czego ja nie wziąłem? Ej, gro.
Czemu to pokazuje, że jeszcze jest aktywne? Nie wiem. Chciałbym się dowiedzieć, definitywnie. Definitywnie i ostatecznie. Czy to też będzie pokazane? No dobra, taki siła bug po prostu. Ciebie ominąłem. Wszystko? Będziesz szuflady wyciągnięte? Wszystkie. Tu? Przyszłość ludzkości czeka. No, na pewno nie taka. Nie taka, jak w tej grze jest przedstawiona. Ło! Da się to tak? Co się stanie z tym? Nic się nie dzieje. Ej, czy coś się coś popsuło, czy mi się wydaje? Wcześniej normalnie się odznaczało. Nowe punkty robotów. Do kierownika działu ochrony W. Niuchowa. Proszę o przekazanie personelowi podczas spotkania następującej informacji do wiadomości inżynierów niższego szczebla. W związku z coraz częstszymi przypadkami, kiedy WoWy zacinają się w nieskończonej pętli, śledztwo w tej ich sprawie ciągle trwa. Przypominamy o ich wyłączeniu. W przeciwieństwie do mechanicznych robotników, ze względu na swoją konstrukcję, roboty laboratoryjne mają końcówki nerwowe, zlokalizowane w pobliżu kości ogonowej. A w razie awarii należy ostrożnie zejść robota od tyłu, włożyć mu stosowny odpór odpowiedni przyrząd w celu przerwania obwodu, a następnie wezwać technika. Z rafikami sprawa ma się inaczej. Surowo zabronione jest ich otwieranie, ponieważ przy nieodpowiednim demontażu ogniwa zasilającego mogą wybuchnąć. Podejrzana aktywność. Kierownik działu ochrony W. Niuchow. Ściśle tajne. Jedna z lekarek przydzielonych do kompleksu zaczęła ostatnio częściej odwiedzać więźnia Pietrowa, niejednokrotnie zaniedbując innych pacjentów. W związku z tymi wzmożonymi kontaktami proszę o pozwolenie na rozszerzenie inwigilacji Wiktora Pietrowa, więźnia numer S, bla bla bla. Fragmenty raportu. Raport świadka w sprawie więźnia F451, klasa społeczna pierwsza. Raczej nie. Pietrow to psychopata, a nie dezerter. A nawet jeśli ktoś go namówił do zdrady i skaptował, przecież on jest jak dziecko. Zależy mu tylko na miłości i szacunku. Pragnie, by ludzie mu mówili, jak to on nie jest mądry i dobry. Tymczasem tutaj, gdzie nie spojrzeć, geniusz geniusza geniuszem pogania, więc zazdrości po prostu mu odbiło. Jasne, że może być odpowiedzialny za sabotaż, ale nie za pieniądze od Amerykanów, a nawet jeśli w grę wchodziły jakieś pieniądze, to mogły być dla niego co najwyżej pretekstem. Zależy mu na uznaniu, a gdy nie może go uzyskać jako naukowiec czy inżynier, to szuka go gdzie indziej. Chce się zapisać na kartach historii. A jakiej? To już nie jest takie istotne. Raport psychologiczny. Do kierownika działu ochrony W. Niuchowa. W wyniku badania stanu fizycznego i psychicznego Wiktora Pietrowa postawiono następującą diagnozę. Silny narcyzm, poważna depresja związana z kompleksem niższości, zazdrość wynikająca z hiperkompensacji, obsesyjne odniesienie do symboliki teatralnej i silne pragnienie uznania. Ogólnie Pietrowa nie można uznać za wyrachowanego zdrajcę. Motywem jego działań były wyłącznie traumatyczne przeżycia, jeśli nawet otrzymał jakieś gratyfikacje z USA. To wątpię, to mogły być one jedynie pretekstem dla jego chwiejnej psychiki. Stanowczo zalecam przeniesienie Pietrowa na oddział zamknięty w celu poddania leczeniu. Okej, czyli Pietrow niby nie jest taki... Nie jest taki niegroźny, a jednak. Wszystko? Wszystko. Kochanie, wróciłeś! Co tak długo? Byłam taka samotna. O, już też się są usyskiliśmy. Daj mi ochronę przed laserami! Piu, piu! Jaki brutal! Cała dygocze! Wypełnij mnie swym polimerem. Nie pozwól jej sobą dyrygować. Nie mamy czasu do stracenia. Nie słuchaj go, mój drogi. On chce nas rozdzielić. Zdejmij tę głupią rękawicę, byśmy mogli być już zawsze razem. Rozumiem. Mam cię uderzyć, czy rozerwać na strzępy? Naprawdę zabiłbyś mnie dla głupiej rękawicy, słonko? Jak przetrwasz bez mnie w tym okrutnym świecie? Bez trudu. Nie powiem, byś mi szczególnie pomagała. Ale potrafię zrobić coś z niczego, słonko. Do pracy potrzebuję tylko polimeru i podzespołów. Wypełnij mnie swym polimerem, bym mogła cię dogodzić. Tym świetnym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Atomic Heart. Wiecie co, przez chwilę musiałem się zastanowić, co ja gram. Naprawdę.
Nie wiem, co się dzieje z tą grą, ale jest świetna. Podoba mi się mimo tego buga, no ale wiadomo, to jest dopiero w sumie Day One Patch był niedawno. No, to jeszcze jest zrozumiałe, że takie glitche mogły się pojawiać. Dobra, ale tymczasem pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu Grał dla Was Shiro. A my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Atomic Heart. Trzymajcie się. Hej, hej!